Rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek, witajcie w Rowery Jednoślad.pl. Dzisiaj odpowiadam na wasze pytania, ale z redakcji. Dzisiaj na zewnątrz absolutnie warunki są nierowerowe, ale może jeszcze do wieczora coś się zmieni. Miejmy nadzieję, bo dzisiaj chciałbym zrobić trening. Ostatnio na swoim filmie z Warki opowiadałem o tym, że tak jakby eksperymentuję ze swoją dietą. Dotychczas to było tak, że schodząc od tych samych 130 kg, to tak uśredniając straciłem pół kilograma tygodniowo, ale też nie żyłem w jakimś mega reżimie takim dietetycznym. Też w międzyczasie zdaję sobie z tego sprawę, że na skutek, nie wiem, intensywnego pływania czy intensywnego jeżdżenia na rowerze, często było tak, że moja masa zamiast spadać rosła, ale to z oczywistych względów. Po prostu wraz z rozwojem mięśni szkieletowych także dochodzi do właśnie zwiększenia masy na skutek zmiany objętości poszczególnych mięśni, a także ze względu na to, że mięśnie lubią akumulować wodę. Nic w tym złego, absolutnie tego nie poczytujcie jako wadę uprawiania sportu, bo sporo osób też tak uważa i sporo osób też mnie o to pytało. Więc u mnie wahania masy są bardzo duże, zwłaszcza po intensywnym treningu. Dla przykładu, w trakcie jednej przejażdżki, takiej powiedzmy do 90-100 km, jestem w stanie, w cudzysłowie, schudnąć 2 kilo, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że po prostu muszę uzupełnić jeszcze więcej płynów i bardzo często też robię tak, że bezpośrednio przed wejściem na rower i bezpośrednio po przyjechaniu z roweru wchodzę na wagę i sprawdzam, co się stało. Wiadomo, że część utraty masy to jest po prostu wypalenie glikogenu, ale w największej mierze to właśnie utrata wody wpływa na to, że bezpośrednio po treningu ważycie mniej bez względu na to, co ćwiczycie. Więc ze względu właśnie na ten bieżący pomiar masy wiem, ile mniej więcej powinienem ze sobą zabierać wody i często okazuje się, że na przykład przejechanie 100 km w upalny dzień, tak jak to było podczas mojego ubiegłego weekendu, gdzie w niedzielę zrobiłem 9 dych, okazało się, że spożyłem tej wody aż 2,5 litra i robiłem to po to, aby nie odczuwać pragnienia w trakcie jazdy, czyli tak jakby przeciwdziałać i wyprzedzać to uczucie pragnienia. Ale mimo to sporo masy utraciłem. Potem to oczywiście w ciągu dnia odbiłem, zarówno spożywając posiłek, jak i również uzupełniając dosyć sporą ilość jeszcze płynów za dnia, oczywiście bezalkoholowych. No i tym sposobem zauważyłem, że na przykład na następny dzień ważę więcej. O pół kilograma, kilogram to są też takie wzrosty masy, którym się moim zdaniem absolutnie nie można przejmować. Niemniej po prostu gdzieś tam długofalowo patrząc przez cały czas wykres tej masy idzie w dół. Z czym teraz eksperymentuję? Teraz eksperymentuję tak naprawdę z odcinaniem węglowodanów. Nawet zauważyłem, że przez przypadek przy okazji robienia sobie jedzenia jakoś gdzieś podświadomie zacząłem unikać też mięsa i spożywam nieco mniej białka bezpośrednio z pożywieniem. Przyjmuję owszem białko serwatkowe, żeby uniknąć katabolicznego efektu utraty masy mięśniowej wraz z utratą tkanki tłuszczowej. Przyjmuję też BCAA, żeby nieco szybciej się regenerować. To też jest tak jakby moje pierwsze doświadczenie z BCAA. Póki co, nawet jeżeli BCAA działa, to przez to, że mam dosyć ograniczone węglowodany, to przez cały czas mam wrażenie, że regeneruję się dużo gorzej i jestem trochę mniej wydajny. Z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, że zawsze na diecie będziecie mieli odczucie po prostu wycinania energii, że jesteście bardziej zmęczeni, mniej efektywni, może trochę też nastrój podupaść. Ja czuję rezultaty właśnie takie, że po prostu nic mi się nie chce i muszę się w te dni, no niestety, ale trochę zmuszać do jazdy na rowerze, czy też do pływania. Wczoraj miałem dzień regeneracji po niedzielnej przejażdżce 90 km. Siłą rzeczy pogoda wymusiła na tym, żeby wczoraj nic nie robić, jeżeli chodzi o aktywności fizyczne. Też wyszedłem bardzo późno z roboty, bo o 22, więc zdążyłem tylko wpaść na saunę. Sauna i jacuzzi to są dwie takie rzeczy, które moim zdaniem działają rewelacyjnie na chociażby nogi.
albo ogólnie na uczucie zmęczenia. Pisałem też wiele artykułów na rowerjednoślad.pl na temat tych dwóch, moim zdaniem, trochę niedocenianych wynalazków. Taka dłuższa posiadówka w jacuzzi, powiedzmy do 15-20 minut, naprawdę sprawia, że mam wrażenie, że te moje nogi są trochę mniej zbite, zwłaszcza jeżeli podróżuję kilka dni bez przerwy, codziennie jeżdżę na rowerze. Na następny dzień jest dużo lepiej, naprawdę. I to wynika nie tylko z faktu tego, że dzień wcześniej nie jeździłem, ale także ze względu na to, że te nogi są dosyć fajnie wymasowane, że mięśnie są trochę bardziej rozluźnione, a jednocześnie też unikam wałka do rozciągania i masażu mięśni, bo jest to niesamowicie bolesne. Muszę się znowu zmotywować do tego, żeby wrócić do wałka, który wam polecam. Jest to rewelacyjna rzecz, ale ja w dniu, kiedy korzystam z wałka, to mogę zapomnieć o jeździe na rowerze. Tak potworny ból to generuje, ale na następny dzień też jest dużo fajniej. Sauna z kolei, moim zdaniem, jeżeli jest dobrze przeprowadzona, jeżeli w sobie, powiedzmy, zawiera trzy sesje, takie solidne, w połączeniu z równie efektywnym schłodzeniem, też jest w stanie sprawić cuda. Zupełnie inaczej czuję się po saunie, a najlepiej czuję się wtedy, kiedy mam na saunę, powiedzmy, 2 godziny, kiedy mogę do niej wejść, powiedzmy, 3 razy po 10 minut maksymalnie, następnie zrobić sobie 20 minut przerwy, ale przed tą przerwą bardzo intensywnie schłodzić się jak najzimniejszą wodą, jaka tylko jest dostępna w kranie. Niestety do klubu, do którego chodzę, jest tylko taka bieżąca woda. Widziałem, że są też w niektórych miejscach, w niektórych spa na przykład, takie specjalne brodziki, w których znajduje się woda, która jest dużo chłodniejsza od tej, którą mamy normalnie w wodociągach, zwłaszcza latem. W zimie jest fajniej, ponieważ ta woda, która dociera już do naszych kranów, jest bardziej w cudzysłowie zmrożona. W lecie nie wiem, ile taka woda na maksa zimna z kranu może mieć. Podejrzewam, że to jest jakieś 20 stopni, może 15. W każdym razie te dwie rzeczy, moim zdaniem, przyspieszają regenerację. Regeneracja bardzo ważna jest, zwłaszcza wtedy, kiedy stosujecie jakąś dietę. Zwłaszcza jeżeli to są takie diety, które są średnio rozsądne. A ja teraz bez bólu przyznaję się, że ta dieta i ten sposób odżywiania, który teraz uskuteczniam, nie jest to najlepiej zbilansowane i nie jest to najbardziej wyszukane jedzenie pod tym względem, że nie gotuję samemu 5 posiłków dziennie. Aktualnie moje żarcie skupia się na różnego rodzaju sałatkach, na różnego rodzaju serkach z warzywami, czy też jedzeniem kaszy gryczanej i zapijanie jej potem 2 czy 3 kefirami i uzupełnianiem też tego jakimiś warzywami. Więc to jest po prostu hardkorowe odcięcie węglowodanów, bo praktycznie od 1,5 tygodnia nie przyjmuję ich w ogóle albo w niezwykle małych ilościach. Węglowodany spożywałem wtedy, kiedy wracałem z tego 90-kilometrowego tripu, gdzie kupiłem sobie sok pomarańczowy i takie małe musli, które jest takie gotowe do spożycia, ponieważ po przejechaniu pierwszych 50 km tej wycieczki poczułem coś, czego jeszcze nigdy nie czułem, czyli właśnie odcinanie prądu. Odcinanie prądu, mam na myśli to, że chwilowe wrażenie, że już nie macie kompletnie czym pedałować. Niemniej, teraz ważę 92 kg, mam 1,85 m wzrostu. Wiem, że powinienem jeszcze zrzucić gdzieś mniej więcej 5-6 kg, żeby zachować takie optymalne BMI, a pod kątem kolarstwa szosowego górskiego na pewno musiałbym zejść do, powiedzmy, tych 75 kg. Wtedy by się jeździło naprawdę fajnie, ale nie wiem, czy aż tak bardzo chciałbym siebie wychudzić. Pytanie też, jakbym teraz, jakbym wyglądał po prostu. Wiem, że ambicje rosną wraz ze stosowaniem diety, bo moim pierwszym celem było zrzucenie brzuszka. Jak się udało zrzucić brzuszek, to pomyślałem sobie, no dobra, no to lecimy teraz jeszcze dalej i schodzimy poniżej 9 dych, powiedzmy, dobiję teraz do 80-85. Zobaczymy też, ile mi to zajmie, ponieważ jednocześnie przy tym wszystkim mój plan treningowy się nie zmienia. Być może powinien, ze względu na to, o czym wam mówiłem, czyli
na mniejszą podaż węglowodanów, ale staram się trzymać cały czas w tym takim drygu i robić tygodniowo te 200 km co najmniej. Nie zawsze jest to proste i nie zawsze mi się chce, zwłaszcza jeżeli jest dzień taki jak teraz, zwłaszcza wtedy, kiedy patrzę za nasze okna i po prostu jest słabo. To depresja dietetyczna. Dzięki, cześć. Rowery Ziemnoślad.pl